Kierunek wychowanie fizyczne to kierunek dla osób sprawnych fizycznie, lubiących aktywność fizyczną, lubiących pracę z dziećmi, młodzieżą. Zdobywamy tutaj wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, psychologiczno-pedagogiczną. Podnosimy poziom sprawności fizycznej. Wszystkich serdecznie zapraszam. Naszą pasją jest sport. To motto powinno przyświecać każdemu studentowi i absolwentowi kierunku prowadzonego przez naszą uczelnię o tej samej nazwie. Na kierunku sport dowiesz się, jak zostać dobrym i skutecznym trenerem, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, jak pracować z utalentowanymi zawodnikami i wreszcie, jak kiedyś poprowadzić kadrę narodową w wybranej przez siebie dyscyplinie. Zapraszamy Cię serdecznie. Dietetyka w sporcie i rekreacji to kierunek o profilu praktycznym, skierowany do osób zainteresowanych zdrowym żywieniem, dietami oraz lubiącym sport. Dietetyka sportowa jako interdyscyplinarna nauka opiera się przede wszystkim na wiedzy medycznej, a koncentruje na żywności i żywieniu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz warunkach wysiłku fizycznego. Program kształcenia obejmuje wieloaspektowe przygotowanie studentów do wykonywania zawodu dietetyka sportowego. Trener personalny i fitness to kierunek, który idealnie wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy, jednocześnie zaspokajając potrzeby każdego z nas, bycia zdrowym i sprawnym. Studenci tego kierunku przygotowani są do pracy z klientem indywidualnym oraz prowadzenia zajęć grupowych. Na kierunku odbywają się ciekawe specjalizacje. Trener personalny, instruktor fitness, instruktor ćwiczeń siłowych, instruktor dla kobiet w ciąży i po porodzie. Wszyscy studenci mogą liczyć na ciekawą pracę w klubach fitness, w klubach sportowych, w hotelach i w ośrodkach spa. Fizjoterapia to kierunek kształcenia w ramach jednolitych, stacjonarnych studiów magisterskich. Kształcimy studentów zgodnie ze standardem kształcenia i wymaganiami ministerialnymi. Oferujemy 5640 godzin zajęć, w tym ponad 70% zajęć to zajęcia praktyczne, głównie z zakresu fizjoterapii ogólnej i fizjoterapii klinicznej. Studenci mają również do wyboru możliwości wybrania przedmiotów, które wybierają autonomicznie. Sprawność fizyczna w siłach specjalnych to nowy kierunek na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, którego celem jest przygotować kandydatów do przejścia procesu selekcji, a następnie służby w jednostkach specjalnych lub ewentualnie służby w innych formacjach mundurowych. Student na tym kierunku to nowy profil studenta na Akademii Wychowania Fizycznego, ponieważ chcemy połączyć wysoki poziom ogólnej sprawności fizycznej z wiedzą i umiejętnościami z obszarów obronności państwa, z kształceniem się na kierunkach specjalistycznych takich jak strzelectwo, ratownictwo medyczne, pływanie czy szeroki blok zajęć samoobrony i walki wręcz. Kierunek diagnostyka sportowa kształci profesjonalistów w analityce medycznej i diagnostyce sportowej. Zwycięstwo to coś, czego pragnie każdy sportowiec. Ale dziś, żeby zostać zwycięzcą, potrzeba sztabu specjalistów. Absolwenci diagnostyki sportowej są gruntownie wykształceni dzięki pracy z najlepszymi naszymi wykładowcami. Doświadczeni dzięki wielu zajęciom praktycznym, w których uczestniczą. Kompetentni, czyli w pełni przygotowani do merytorycznego wspierania trenerów w każdej dyscyplinie sportowej. Kosmetologia jest nowym kierunkiem studiów, który bardzo szeroko się rozwija w ostatnim czasie i bardzo dobrze reprezentuje się na rynku pracy. Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z kosmetologią pielęgnacyjną, upiększającą i leczniczą. Studenci danego kierunku będą przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki kosmetycznej, a także będą posiadać umiejętności doradzania, jak dbać o zdrowie i potrafią zachęcić klienta do stosowania ćwiczeń kształtujących kondycję i prawidłową sylwetkę. Absolwenci kierunku kosmetologia mogą podejmować pracę w gabinetach kosmetologicznych, gabinetach odnowy biologicznej, centrach spa and wellness, gabinetach masażu, gabinetach podologicznych, uzdrowiskach i sanatoriach, laboratoriach firm kosmetycznych i farmaceutycznych. Na kierunku terapia zajęciowa kształcimy absolwentów przygotowanych do prowadzenia działań edukacyjnych i wsparciowych zarówno w środowisku rodzinnym, jak i lokalnym.
Na tym kierunku kształcimy specjalistów gotowych podjąć pracę w charakterze terapeuty zajęciowego, a począwszy od rozpoczynającego się właśnie roku akademickiego, także terapeuty środowiskowego i animatora aktywności fizycznej. Naszych absolwentów wyposażamy w kompetencje umożliwiające im między innymi podejmowanie działań na rzecz poprawy dobrostanu psychofizycznego podopiecznych, wsparcia osób z niepełnosprawnościami lub innymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, a także promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Wraz z rozpoczynającym się rokiem akademickim wdrażamy nową propozycję dydaktyczną w postaci kierunku turystyka i hotelarstwo. W programie tych studiów zaakcentowano rolę praktycznego poznania, nie rezygnując z interesujących treści teoretycznych. Równowaga w tej przestrzeni ma zapewnić studentom solidne podstawy do pracy w zawodach związanych ze specyfiką kierunku. Obserwując istotne ożywienie w branży turystyczno-hotelarskiej w okresie post-covidowym, widzimy pełne uzasadnienie dla powołania kierunku turystyka i hotelarstwo.